ukończyłem 90 lat. Na to ktoś może powiedzieć, i wie, mówi się, a to że chwatic. I za to, że Państwo wybraliście ten jubileusz już ostatni, w ostatnim momencie sprawności umysłowej faceta, który do Was mówi, też dziękuję. W historię Uniwersytetu Jagiellońskiego wpisały się dokonania wielu wybitnych profesorów. W ostatnich jednak 50 latach myślę, że taką osobą na pewno jest profesor Stanisław Waltoś. Wybitny prawnik, znakomity nauczyciel akademicki i muzealnik. Kiedy w 1977 roku został dyrektorem Muzeum Collegium Maius i przez 35 lat kierował tą jednostką, to jest historia tego muzeum. Stworzył muzeum o randze światowej, do którego przybywają i będą przybywać ludzie z całego świata.